Jesteśmy dzisiaj tutaj, w to piękne sobotnie popołudnie, bo nie jest nam wszystko jedno. Bo jesteśmy młodzi i chcemy dać coś od siebie. Biorę do ręki zdjęcia klasowe. Moje stare zdjęcia klasowe. Było nas w klasie około 30 osób. W naszej gminie dziś zostało raptem kilkoro. Większość z nas wyjechała mimo to, że bardzo kochają Lipiany, bardzo kochają nasze piękne podlipiańskie wsie. W Lipianach problemów jest niemało. W naszej gminie problemów jest niemało. Natomiast statystyki również nie napawają optymizmem. Ale my tutaj, jako młode pokolenie naszej gminy, możemy wypracować rozwiązania, możemy wypracować pomysły na przyszłość. Możemy wypracować takie rozwiązania, które pomogą do wielkiej idei, pięknego hasła odbudowy gminy Lipiany. Gdy przyszedł Bartek do mnie z propozycją startowania do rady, szczerze powiem, że długo się nad tym zastanawiałam, ale stwierdziłam, że pewnie już druga taka okazja się nie zdarzy i jeśli mam możliwość jakiegoś mieć jakiś wkład w to, żeby coś w tych Lipianach się zmieniło, to trzeba to wykorzystać, a nie tylko biernie narzekać, marudzić i nic nie robić. Zachęcam do aktywnego udziału we wszelkich inicjatywach społecznych. To naprawdę niewiele kosztuje. Ja wiem, że teraz czas jest dość cenny. Wszyscy pracują, mają dom, dzieci, to też pochłania wiele czasu. Ale zawsze można zrobić coś dobrego dla kogoś innego, dla siebie. Poczuć tą niesamowitą energię przy tym wszystkim. To dodaje takiej mocy, takiej skrzydeł do działania, że chce się więcej. Chce się więcej takich właśnie poruszeń, wydarzeń tutaj u nas. Będąc jednak na urlopie macierzyńskim, w momencie, kiedy w 100% jest to czas przeznaczony dla dziecka, brakowało mi takich miejsc, gdzie moglibyśmy z innymi mami i z mamami spotkać się na zajęciach plastycznych, muzycznych, ruchowych czy zwykłej integracji. Chciałabym, aby w najbliższym czasie stworzyć coś takiego. Brakuje u nas lekarzy, specjalistów, pediatrów, ale i nie tylko. Dokładnie obrazuje to okres jesienno-zimowy, kiedy godzinami czeka się z chorym dzieckiem na korytarzu w przychodni. Zadajmy sobie pytanie, jak zażegnać ten problem, jak zachęcić lekarzy, by zechcieli pracować u nas. Cieszy mnie ta inicjatywa, która teraz powstała, Nowe Lipiany, grupa młodych, która zrealizowała już flagę, która właśnie tak czynnie i pięknie robiła przedszkole Tygryski, całą tą akcję, która była. Chciałabym zachęcić młodzież do aktywnych inicjatyw oddolnych, aby mogła razem z nami pokazywać się na mieście, brać udział czynny w tym. To naprawdę jest świetna sprawa, chociaż potrzebuje na to wiele prywatnego czasu poświęcić. Jeśli miałabym powiedzieć coś o Lipianach, to mogłabym w pierwszym słowach powiedzieć, że jest to piękne miasto, które ma wielki potencjał, ale jest to miasto, które jeszcze troszkę jest uśpione. Ja myślę, że Państwo już zaczęliście pewien rozwój, który prowadzi do rozwoju Państwa miejscowości, gminy, miejscowości wiejskich, które są na tym terenie. I bardzo fajnie, że dziś tutaj możemy się spotkać. Bardzo fajnie, że są młode osoby, które już działają, które są aktywne,